Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku przedsmak wieczornego meczu Ligi Mistrzów, czyli pojedynek Bayern kontra Lazio. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszym meczu Lazio zwyciężyło u siebie Bayern 1-0. Ogólnie Bayern ma ostatnio bardzo, bardzo słaby okres. W lidze jest drugi z 10-punktową stratą do Bayeru Leverkusen. Różne problemy w klubie. Piłkarze kłócą się z trenerem, także jest to, że tak powiem, najważniejszy mecz sezonu dla Bayernu. Jeżeli tutaj nie uda się zwyciężyć, to cały sezon można uznać za stracony. Także dajcie znać, napiszcie w komentarzu, jaki wynik obstawiacie w tym pojedynku. Ja tutaj liczę, że Lazio wywiezie, chociaż Remis z monachium i awansuje do kolejnej rundy. Także ja tutaj stawiam na wynik 2 do 2. Zrobimy sobie teraz pojedynek kartami. Otworzymy saszetki stopsa. Także czekam na wasze opinie i komentarze. Za kim jesteście? Jaki wynik obstawiacie? A my startujemy, moi kochani, i pierwsza saszetka. Mamy Real Sociedad. Następnie Rangersi, Milan, Roma, Borussia, Barcelona, Manchester City, Arsenal. Kartą specjalną jest Heritage Callum McGregor z Celtiku. Następnie mamy Legendary Moment Zinedine Zidane z realu i jest bramka dla Bayernu playmaker Jamal Musiala więc straty odrobione i logo Liverpoolu ale to jeszcze nie koniec mamy pięć saszetek i tutaj wpada nam Lipsk Eintracht Porto, Inter, Paris Saint-Germain i znowu Bayern. Dajot upamykano, czyli 2-0. Aha, Bayern ma tutaj 18 kart, Lazio 9, więc tutaj będzie mnożone razy 2, jeżeli wpadnie karta bazowa z Lazio. Także to tutaj jeszcze nie wspomniałem wcześniej, bo teraz mi się przypomniało że Bayern ma 18 kart dwie strony są a Lazio ma tylko jedną stronę 9 kart dalej Antony tutaj mamy Manchester United Newcastle i karta klub 100 Ederson z Manchesteru City Men of the match Tapsoba z Bayernu Leverkusen playmaker Rafinha z Barcelony i z Milanu Calabria Capitan Czyli na ten moment, jakby takim wynikiem zakończył się pojedynek, to Bayern ma awans, jeżeli wygra 2-0. Trzecia saszetka, więc jesteśmy pod koniec pierwszej połowy i jest Eintracht, Ajax, Real Betis, Aston Villa, Borussia, Barcelona, Manchester City. Arsenal z Realu mamy to niego crossa Heritage, Man of the Match Guardiol z Lipska, Butler Verratti Paris Saint-Germain i kapitan Romy Pellegrini, a więc jest klub z Rzymu, ale nie ten. Czyli do przerwy Bayern prowadzi 2-0 i miałby awans. Rozpoczynamy drugą połowę. I co my tutaj mamy? Eintracht. Następnie Real Sociedad. Też dzisiaj gra z Paris Saint Germain. Rewanżyk. Dalej Inter. Milan. Barcelona. Real. Liverpool. West Ham. Men of the match Julian Brandt z Borussii Butler Tiago Alcantara z Liverpoolu, Jean Mario Benfica karta Krystal i Bonucci Kapitan Juventusu. Tak więc, dalej wynik 2-0 dla Bayernu. Bayer Leverkusen, Sporting, Porto, Benfica i Bayern ma trzecią kartę: Sadio Mané, czyli 3-0. Borussia, Sporting, Arsenal, Dembele Heritage Barcelona. Legendary moment Ronaldinho Barcelona i czwarta karta dla Bayernu Matis Delicht Guardian 4-0 i logo Arsenalu. Tak więc Lazio na łopatkach 4-0 przegrywa i zostaje ostatnia saszetka. Mamy Real Betis Lipsk. Salzburg i coś niebieskiego jest Lazio za 2 punkty Luis Alberto 4-2 Więc jeszcze Bayern ma awans Ale jedna karta dla Lazio i Wszystko się zmienia Atletico Paris Saint-Germain Newcastle Coś tutaj sklejonego nie taka gruba karta Sporting i mamy, popatrzcie, Bayern, Thomas Miller na karcie Black Age Edition, 5 do 2. Do tego Cisco z Lipska Next Gen, Butler z Barcelony Gavi i McGregor Kapitan Celtiku Czyli koniec końcem, Bayern tutaj w pojedynku karcianym. Zwyciężył 5 do 2 Lazio i takim wynikiem byłby w kolejnej rundzie. A jak będzie, to zobaczymy. Ja tutaj, tak jak wspomniałem na początku, chciałbym, żeby to Lazio awansowało. Ogólnie włoskie drużyny. No i czekam na wasze opinie i komentarze. Jak wy to widzicie? Za kim jesteście i komu dajecie awans? Najlepszą kartą z dzisiejszego odcinka jest karta Black Age Edition z Thomasem Millerem. Tak więc, moi kochani, to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.